półtusk, stado jeleni przebiegło przez drogę. Gdyby nie nagranie, nikt by mu nie uwierzył. Stado jeleni wybiegło wprost pod BMW. Kierowca cudem uniknął śmierci. Dzika zwierzyna pojawiająca się znienacka na jezdni to w Polsce powszechny problem. Poruszając się drogami oddalonymi od miasta, nigdy nie wiadomo, kiedy i jak duże zwierzę wtargnie na drogę. Wyjątkowego pecha miał kierowca BMW, którego w środku lasu z zaskoczenia zaatakowało stado jeleni. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 27 lutego na drodze wojewódzkiej 618 prowadzącej do Półtuska od strony Wyszkowa. Mrożący krew w żyłach incydent nagrał wideorejestrator. Takiego ataku kierowca BMW nie mógł przewidzieć. Do zdarzenia doszło w sobotę 27 lutego na drodze wojewódzkiej nr 618 od strony Wyszkowa do Półtuska, województwo mazowieckie, po godzina 12.00. Czarne BMW serii 510 poruszało się z typową dla dróg w obszarze niezabudowanym prędkością, kiedy znienacka wybiegło z lasu stado rozpędzonych jeleni. Kierowca panicznie kopnął hamulec, jednak w tej sytuacji nie było już szans na uniknięcie kolizji. Cudem uszedł z życiem, o ile trzy jelenie zdążyły jeszcze przebiec przed samochodem, tak kolejne trzy uderzyły w auto z dużą prędkością. Jeden jeleń wręcz wylądował całą masą ciała na klapie bagażnika, po czym uciekł w podskokach. Kierowca niemieckiej limuzyny miał wiele szczęścia, że żadna zwierzyna nie wpadła mu do kabiny przez szybę. Przy tak ogromnej sile to mogłoby skończyć się tragedią. Warto też zaznaczyć, że przy spotkaniu z innym samochodem wszystko potoczyłoby się inaczej. Solidna, blisko dwutonowa limuzyna świetnie odparła atak, jednak nie obeszło się bez strat. Z nagrania można wywnioskować, że cały przedni błotnik wraz z maską i klapą bagażnika będą wymagać kosztownej naprawy.